Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry, jak kto woli. Pozdrawiam z nad brzegu Jeziora Galilejskiego. Cudowna pogoda, wspaniałe słońce. Wybrałem się dzisiaj tutaj specjalnie dla Państwa, aby odbyć pielgrzymkę na Górę Błogosławieństw i chcę pokonać trasę z Kafarnaum, a więc z domu świętego Piotra, na Górę Błogosławieństw, gdzie Jezus nauczał i gdzie przekazał nam no to, co można nazwać kodeksem wartości chrześcijańskich i prawdziwej moralności chrześcijańskiej. Zapraszam ze mną na pielgrzymkę na tę górę dość wysoką, nie za bardzo stromą. Mam nadzieję, że nie pomylę drogi. Ci, którzy wiedzą, znają mnie i byli ze mną kilkakrotnie w Ziemi Świętej, wiedzą, że zamiast poprowadzić ich pięknymi polami pełnymi pszenicy, poprowadziłem ich polami pełnych bananów, ale może dzisiaj się nie pomylę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na Górze Błogosławieństw. Po kamienistej drodze życia pomiędzy nami idziesz, Panie, i słuchasz słów zrodzonych z lęku przed jutrem pełnym tajemnicy. No, możemy sobie wyobrazić właśnie to pustkowie. Dzisiaj ta ziemia jest bardzo zielona, ale latem spieczona. Nie ma na niej śladu właściwie takiej przyrody, którą dzisiaj, pięknej zieleni, którą dzisiaj tutaj możemy podziwiać. Ludzie uwielbiają tutaj się zatrzymywać, a jednak miejsce można nazwać jest miejscem pustynnym. Kościół Błogosławieństw znajduje się tam wysoko, pokazuję go teraz palcem gdzieś w tamtym miejscu i to jest cel naszej pielgrzymki. Też się zastanawiam, co mnie tutaj zaciągnęło, żeby się włóczyć po tych wertepach w habicie. No ale no dobrze, niech tak będzie. Cierp ciało, jakżeś do zakonu chciało, mówią niektórzy, czyli cierp ciało, jakżeś habitu chciało. Szukam miejsca, na którym Jezus wygłosił wielki manifest 8 błogosławieństw, który jest miejsc manifestem wartości chrześcijańskich. Nie boję się tego powiedzieć. Na górze chciałbym zdradzić Państwu, kto jako pierwszy odkrył przed tymi, którzy chcieli tych słów wysłuchać, właśnie tę frazę 8 błogosławieństw jako wartości chrześcijańskie. Moi przyjaciele już na pewno się domyślają, ale proszę dać mi tę przyjemność zdradzenia dopiero tam na miejscu imion i nazwisk tych postaci, które odkryły serce chrześcijaństwa. Jezus, idąc tutaj po takiej drodze, innej, no bo to inne, to samo wzgórze, ale inna roślinność, inne krzewy, inne drzewa. Jezus po drodze uczył apostołów Ewangelii wolności. Te pola kiedyś były prawdopodobnie obsiane zbożem, pszenicą. Być może tutaj Jezus wygłosił naukę o konkolu i pszenicy, ale być może też mówił o tym, żeby przypatrzeć się ptakom powietrznym i liliom polnym. Chcę pokazać właśnie taką jedną lilię. Przypatrzcie się liliom polnym. Nie sieją, nie orają, nie zbierają, a jednak Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak ona. A gdy siewca wyszedł siać, siał obficie, siał na lewo i na prawo, siał na glebę żyzną, ale również na glebę kamienistą. Gdy siał na glebę żyzną, ziarno wzrosło, ale gdy siało na glebę jałową, kamienistą, to ptaki powietrzne wydziobywały to ziarno, albo chwasty zagłuszyły ziarno słowa w takim miejscu jak to. Czy to nie wydaje nam się bardzo realistyczne? Chrystus uczy nas o tym, że droga życia jest kamienista, ale trzeba na niej dzielić się słowem. Słowem nadziei, słowem dobrym, nie słowem złym.
Słowa złe to takie słowa, które przynoszą ze sobą agresję, które przynoszą nienawiść. Nienawiść jest zawsze najłatwiejszym rozwiązaniem. Nienawiść jest najłatwiejszym słowem, najtrudniejszym słowem jest miłość. Miłość również, a może przede wszystkim nieprzyjaciół. To jest Ewangelia Jezusa. Kto tego nie rozumie, nic nie zrozumiał z Ewangelii. I właśnie w takiej scenerii Jezus naucza ludzi słowem pięknym, słowem miłości. I wzrusza się, ponieważ byli jak owce nie mające pasterza. Właśnie w takiej scenerii jak ta, nad Jeziorem Galilejskim, gdzieś tu w tej okolicy, Jezus mówi o Ewangelii wolności, o Ewangelii, która wyzwala nas z tego wszystkiego, co wydaje nam się ziemskim zabezpieczeniem i ma nam zagwarantować poczucie szczęścia i bezpieczeństwa. Przed nami daleki, gdzieś na horyzoncie, widać właśnie Kościół Ośmiu Błogosławieństw z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zeszedł z uczniami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także ci, których dręczyły złe duchy, doznawali uzdrowienia. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą z mojego powodu, z siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni zostaną nazwani synami Bożymi. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, święty Mateusz ustawia kazanie Jezusa na górze. Na górze błogosławieństw. My tak nazywamy tę górę. Ale święty Łukasz mówi, że było to kazanie na równinie. Przed nami równina Hule. Jest to piękna nizina, bardzo bogata, bardzo obfita w roślinność, bardzo żyzną ziemią. Na takiej być może równinie spotyka Jezus swoich uczniów, na ziemi, która nie należy do nich, na ziemi, której zostali pozbawieni, na ziemi, na której są niewolnikami. I do tych ludzi Jezus mówi: wasza nadzieja was nie zawiedzie. Wasza nadzieja jest większa niż wszystkie przeciwności losu, które was dzisiaj spotykają. Jezus nie ma dla swoich uczniów jedynie iluzorycznej nadziei. On wie, że prawdziwa wolność jest w człowieku, we wnętrzu człowieka i ona nie zależy od stopnia jego posiadania, od ilości pieniędzy na koncie bankowym, od tego, ile zawłaszczymy, albo ile ukradniemy, albo ile uczciwie zarobimy. Nie. Nasza nadzieja zależy od tego, czy czujemy się dziećmi Bożymi. I czy mamy aspirację do tego, aby być synami i córkami Boga? W takiej scenerii jak ta możemy myśleć tylko i wyłącznie o naszej wolności. Za chwilę odsłoni się przed nami piękny kościół, cel wielu pielgrzymek chrześcijan. I tam chciałbym dokończyć moją dzisiejszą opowieść. Według najstarszej notowanej relacji pątniczej, autorstwa cytowanej przeze mnie często Egerii, hiszpańskiej pątniczki, to właśnie tu, na tym miejscu, na tej górze, którą nazywano Mons Eremos, mieściła się bazylika bizantyjska upamiętniająca
kazanie Jezusa na górze i 8 błogosławieństw. Nie mamy innych świadectw, pozostaje nam tylko to jedno jedyne. Usiłuję się czasem to miejsce przenieść w inny rejon okolicznych gór, ale tutaj jest zakorzeniona chrześcijańska tradycja. Tutaj przez 1600 lat przychodzili pątnicy, aby medytować nad słowami kazania na górze i aby medytować nad słowami 8 błogosławieństw. Czym właściwie są te błogosławieństwa, które nazywamy makaryzmami? Pochodzą one po części z literatury świeckiej. Ich autorem mówi się, że jest Cycero, ale też serce, sedno tego przekazu jest absolutnie chrystusowe, absolutnie ewangeliczne. Kiedyś próbowano mówić, że błogosławieństwa są takim opium nadziei dla biednego ludu. Tymczasem błogosławieństwa są wielkim manifestem chrześcijańskim. Powiedziałem, manifestem ludzi wolnych. Kiedyś senator legendarny, polski działacz społeczny i polityk, senator Krzysztof Kozłowski, gdy debatowało się wiele w Polsce na temat wartości chrześcijańskich, przyszedł do księdza Józefa Tischnera i zadał mu takie pytanie: Józek, ty tak dużo wiesz, ty mi powiedz, gdzie w Piśmie Świętym mogą być gdzieś skodyfikowane takie wartości chrześcijańskie? A ksiądz Tischner, jak to on mówi, słuchaj, wiesz, ja na tym tak za bardzo się nie znam, bo jestem filozofem, ale jeśli już gdzieś w Ewangelii, to chyba w 8 błogosławieństwach. I z tym został myśliciel, filozof Krzysztof Kozłowski. I po latach, na krótko przed swoją śmiercią, wypowiedział taki swój manifest, który chciałbym, żeby tu, na Górze Błogosławieństw, wybrzmiał i dotarł tam, gdzie powinien. Otóż tak mówił. Jest 7 błogosławieństw skierowanych do konkretnych ludzi, bądź stosunkowo niewielkich grup. Utrudzonych, sponiewieranych, skrzywdzonych, borykających się z losem. I tylko jedno błogosławieństwo odnosi się do życia publicznego, do tych, którzy działają publicznie. To nie jest moje przesłanie. To jest przesłanie sprzed 2000 lat. Ale byłoby może dobrze, gdyby nad tym jednym publicznym błogosławieństwem zastanowili się dzisiaj dzisiejsi i przyszli politycy. Bo jest powiedziane: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Nie ci od walki, nie ci od zwycięstw, nie ci od siłowych rozwiązań i nie ci, których uważa się dumnie, a jakże, za nieugiętych, bezkompromisowych, którzy nigdy nic, broń Boże, nie odpuszczą. A właśnie ci, którzy wprowadzają pokój. Drodzy Państwo, chlubimy się tym, że jesteśmy, teologicznie rzecz biorąc, adoptowanymi synami i córkami Boga. Przez chrzest Bóg nas sobie zaadoptował, ale okazuje się, że to nie wystarczy. Chcąc być synem Boga, musimy wprowadzać pokój między ludźmi, pokój między nami, pokój między naszymi znajomymi. Musimy być w świecie narzędziami pokoju. Niech to przesłanie towarzyszy nam w tym tygodniu, który przybliża nas do Wielkiego Postu i wielkich rachunków sumienia. Dla Deonu z Galilei, z Góry Błogosławieństw i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dawidowski.